Cześć, zapraszam Was na sklep motoretropresscapsule.pl, na którym można kupić koszulki z polonezami, które sam narysowałem. Są różne wzory. Bordowy polonez, polonez Borewicz biały, polonez Karo Plus, ciemnozielony. Są koszulki damskie, są koszulki męskie. Można kupić również koszulkę z logo Moto Retro Press. Zachęcam ogólnie do zainteresowania się tym tematem. Dzięki temu wspierasz mnie, mój kanał, i za te środki pozyskane ze sprzedaży tych koszulek będę mógł kupować różne części do moich polonezów. Także śmiało można wejść. Link do sklepu jest podany w opisie pod filmem. Dobra, próbujemy zdjąć to imadło z tego stołu. Ja próbowałem ostatnio to siekierą rozrąbać, ale siekiera tępa i te deski mocne, bo deski wymienimy, ale stół zostawimy sobie. No i Irek próbuje pneumatem to odkręcić. Tam mówią, pracuj. No tak. No ładnie poszło. Gdzieś ta śruba tu poleciała. Zaraz ją znajdziemy. Ale kurwa, taka podobna jak od alternatora trochę. No. Albo grubsza. Możecie sobie ją trzymać. I jeszcze jedna tutaj z przodu trzyma. Bo tu to jest jakiś gruz. Spawanie było. Weź poszukaj, Maciek, może ty masz lepsze oczy. Gdzie ta nakrętka poleciała? Nakrętka? No. A jest, widzę, jest. Opa. Są, były dwie tak naprawdę. A, dwie. Dobra, czekaj, czekaj, bo te śruby polecą. I te śruby polecą. O, dobra. O. To ci. A może nawet zostawić to trochę, żeby to się trzymało. O. No i teraz lejemy. No ale deski? Co deski? Usuwamy. Stawimy nowe. To, dobra, to. No koniecznie. Tu. Pozdrawiam Greta. Jakiego Grata? Gretę. A, Thunberg. How dare you? Pewnie WD też by podeszło. Czekaj. Słuchaj, no ale z tego gwoździa to chcesz go ją usunąć, czy nie? Nie, gwoźdź przydaje się. Czekaj, przejdź. No bo odnowić ją będziesz odnawiał, nie? To imadło? No. To imadło będzie tak pracowało. No żeby to oczyścić, żeby to wyglądało jakoś. Boże święty, no o to mi chodzi. Czy to weź przytrzymaj za... jakoś, żeby to w pionie stało. O. Smarować sobie trochę. Dobra. Teraz. Dobra, czy puść. No wycieka. To nie jest. Dobra. Teraz. Zobaczmy to. Albo. Inaczej. Czekaj, daj. No, czy my to zrobimy? Zdemontujemy je stąd. I to jest takie bicie kotka za pomocą młotka. Daj mi olej na razie, bo... No, to zajmie się. No, poleci zaraz. Do góry nie poleci. Maciek, nogi zabierz, tylko no. Idź stamtąd.
O. O. Tak zwany Jezusik. O, jebaniutkie. Najlepsze. Ale mam rozmach. No dobra. No jestem smarowana. Szkoda, że z tego nie ma, ale to. A co tu było? Te, a, bo tu jeden część, uchwyt jeden. No. Tak, za zbyt mocny śpierdol zostało kiedyś. No, odpadło. No ale dobra. O, czekaj. Może coś z tego teraz będzie. No. Jeszcze razy. O. Się przynajmniej zaczyna kręcić. No. O, panie. Chodź. Kalecza. Patrz, kurczę. Powiedziałbym, co ono teraz robi, ale YouTube każe być poprawny politycznie. No ładnie idzie. To jaki tu olej lałeś? Bo chyba dobry był. O, tu jeszcze w tą śrubę. Tu? W środku? No. Ale ono i nie, no zalałem na śrubę. Tak, ale tak, jeszcze. Z tej strony. Nie. A, bo to jest tak na wylot. Stąd, dobra, stąd. Dobra. Dla mnie bomba. Zostało. No, jeszcze jak się rozchodzi, to już w ogóle. Już jest rozchodzone. On już jest gotowy do pracy. Nie, naprawdę. On znaczy już jest tak, ale no. Jak będzie tak na co dzień używana, bo... Nie, naprawdę. Jak dla mnie już jest rozchodzona. To już ono w ogóle opory już nie stawia. Możesz pokręcić, ale weź sobie, nie wiem, przez ten klucz. Nie, dobra. Dobrze się pobrudzisz. No, w porównaniu do tego, co było, to... Tak to można pracować też. No. Dokładnie. Ciekawe czy na ten gwint jakiś specjalistyczny smar idzie, czy po prostu taki olejek może być. Pewnie jemu już jest wszystko jedno temu Tima i Madle, na zasadzie, że no, że może nawet za dobrze dostał. Dobra, już potasowaliśmy się wszyscy nad imadełkiem. No, idziemy schować tam, do stodoły. Teraz jeszcze raz otworzymy i... Dobra. Chodź, złap z drugiej mańki. Ale z tej przejdź, wiesz? No. Zamieszamy je. O. Poczekaj i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare gry i konsole, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTubie Retroarchiwizacja, na którym pokazuję stare gry na PlayStation 1, PlayStation 2, Pegasusa, Sega Saturn, Sega Mega Drive, Sega Dreamcast, Atari oraz na Amigę. Na kanale pokazuję również arcade'y, czyli automaty do gier, kącik kaset VHS, a także opinie, wywiady i wspomnienia o retro. Ponadto zobaczysz tu także wyprawy na tropie retro w celu poszukiwania starych gier i sprzętu na giełdach, w komisach i lombardach. Cosplay i relacje z imprez takich jak Pyrkon, Warsaw Comic Con i innych konwentów w Polsce. Jeśli to Ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Retroarchiwizacja na YouTubie. Wpisz po prostu na YouTubie Retroarchiwizacja i kliknij subskrybuj.